Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Bo razem możemy więcej. I to jeszcze jak. Dawid, taki film Dzień Świstaka jest tobie znany? Tytuł na pewno, ale film pewnie oglądałem, tylko już nie pamiętam. Generalnie codziennie dzieje się to samo, czy tak było w Hinzenbach? No, wynikowo tak, chociaż jeżeli chodzi o sam ten poziom sportowy, o to jak te zawody przebiegały, no to rzeczywiście troszeczkę było różnic, ale myślę, że taki nawet fajniejszy dzień niż wczoraj. Z tych trzech dwa takie bardzo fajne skoki, temu w pierwszej serii konkursowej też niewiele brakowało, troszkę tam też kręciło wiaterkiem i z tym może sobie nie do końca poradziłem. Ale myślę, że taka bardzo, bardzo fajna baza do tego, żeby pracować dalej. No i myślę, że na pewno wyjadę stąd z uśmiechem na ustach. Tak wnioskuję po wczorajszej rozmowie, że z lekkimi znakami zapytania tutaj przyjeżdżałeś. Czy tryb rywalizacji potrafi wykrzesać coś człowieka? No wygląda na to, że tak, bo tutaj w sensie no, przyjechałem też z jasnymi celami, co chcę tutaj zrobić i jak skakać, ale też gdzieś przy tej rywalizacji, przy tej adrenalince łatwiej się to po prostu wykonuje, gdzieś człowiek sobie przypomina to, jak to się wszystko odbywa, organizm się przełącza w ten tryb, który trzeba i rzeczywiście to zaczyna działać dużo, dużo lepiej niż na treningach. Klingenthal, tam skocznia lotna, tam skocznia piękna, czy zawodnik się cieszy na taką okazję? No oczywiście, bo tam zawsze lubimy jeździć, poskakać, polatać, bo też się da. Pogoda pod znakiem zapytania, z tym tam przeważnie bywa różnie, no ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że te prognozy, które są teraz, o których gdzieś tam słyszałem, to że się tak nie bardzo sprawdzą i będziemy mogli sobie po prostu fajnie, spokojnie poskakać. Na pewno sobie szlagierów niemieckich tam posłuchamy na trybunach, a powiedz mi, jak się zapatrujesz na to, co pokazali rywale? No bo trochę po to jest to Grand Prix, żeby zobaczyć, gdzie się jest na tle reszty. Zgadza się. No, myślę, że ja mogę być pod swoim kątem spokojny, bo też patrząc nawet na rywali, widać, że to nie jest takie skakanie stricte jeden na górze i reszta daleko z tyłu, tylko też to jeszcze wygląda troszeczkę w kratkę. Podejrzewam, że tak samo jak i my, tak i reszta ekip. Dopiero teraz jest ten czas w roku, kiedy te skoki należy składać powoli w jedną całość, żeby ona dobrze funkcjonowała. Podobnie jest u nas w pojedynczych skokach, to my jesteśmy najlepsi, bo w innych są oni najlepsi, więc myślę, że to jest taki okej poziom. Dawid, teraz te busy jeżdżą jak szalone. Jak trzeba było, to żaden na drugą serię nie chciał was zawieść. Ten system tutaj ma pewne dziury i szkoda tych nart, które powypadały. No na szczęście nie moje. Moje oszczędziło w tym wypadku. Też tego nie widziałem, ale no... No cóż, tak to jest, jak ktoś wymyśla takie wyciągi, pociągi, nie wiem, kolejki na skocznie. No już nam doświadczenie pokazało, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i niejednokrotnie to się po prostu psuje. Tutaj dodatkowo jest ten problem, że chcąc z tego wyciągu korzystać całkowicie, niezależnie podczas zawodów, no nie ma szans, żeby człowiek zdążył na drugą serię, bo on ma dwa przystanki po drodze, trochę mu schodzi, no i dlatego mamy ten system, że tutaj z dołu do but podjeżdżamy autami. A że tu jest trochę parę dziur więcej niż w Dzianisie w drogach, no to te stojaki nie wytrzymały, no i w końcu któryś odpadł. Wyciągom, pociągom mówimy nie. Dziękuję. Dziękuję.